Staramy się przypominać konsekwentnie historię Opola, również historię Opola w Polsce i to jest jeden z takich pięknych momentów stulecia III Powstania Śląskiego, kiedy warto przypomnieć w sposób szczególny o tym, jak o polskość w tym miejscu walczono i że robili to tutejsi mieszkańcy. I forma pomnika, również umieszczone nazwiska walczących powstańców ziemi opolskiej, wtedy o polskość w III Powstaniu, są takim najlepszym dowodem tego, że tutaj byli ludzie cały czas, którzy Polskę kochali i o tą Polskę walczyli. Z punktu widzenia polityczno-gospodarczego to właściwie było to najważniejsze z powstań po I wojnie światowej. Bardzo taka też symptomatyczna rzecz, kiedy wchodzą wojska Szeptyckiego, Wojsko Polskie wkracza na ten teren przyznany nam ostatecznie w październiku 1921 roku, wkraczają tam wojska polskie. Właściwie już wtedy zaczynają tworzyć się struktury Związku Polaków w Niemczech. Największej struktury mniejszościowej w państwie niemieckim okresu międzywojnia. I w tym największym związku mniejszościowym, który był, Opolszczyzna stanowiła dzielnicę pierwszą, tak? Czyli tę dzielnicę najważniejszą. Tutaj było najwięcej osób związanych z polskością, Polaków, którzy się do tego przyznawali i chcieli też to instytucjonalnie podkreślać. To jest rzeczywiście też dobra okazja do tego, żeby podziękować tym ludziom właśnie za to, że walczyli, pomimo wielu represji, które za to ich spotkały, pomimo tego, że walcząc mogli stracić życie. Polska, pomimo tego, że w 1919-20 roku nie pojawiła się w Opolu, to jednak w sercach tych ludzi została. My po 100 latach tym pomnikiem w takiej, mam nadzieję, pięknej formie chcemy im za to podziękować i przypomnieć kolejnym pokoleniom, że to właśnie im zawdzięczamy to, że dzisiaj tutaj swobodnie żyjemy i mówimy po polsku. Najważniejszą rzeczą dla mnie było samo miejsce, w którym ma się znaleźć pomnik. Bardzo, bardzo ważne było to przesłanie związane z tym, że przede wszystkim ci ludzie byli wykluczeni w tym czasie, jak podobnie zdarza się to i obecnie, i to powodowało te wszystkie problemy. I teraz sposób upamiętnienia tych ludzi, którzy walczyli, oddawali życie za polskość naszego, tego Śląska, szukałem odpowiedniej formy. I wydawało mi się, że najlepszą formułą, która dobrze znajdzie się w tej przestrzeni, będzie pewnego rodzaju formuła obelisku. Obeliski przeważnie były na podstawie kwadratu bądź prostokąta, a w związku z tym, że tutaj mieliśmy trzy powstania śląskie, stwierdziłem, że to będzie fajna modyfikacja, która będzie pokazywała właśnie te trzy powstania w nie bardzo bezpośredni sposób, bo tutaj upamiętniamy przede wszystkim trzecie powstanie śląskie, ale że pokazują tych wszystkich ludzi, którzy walczyli. Następnie chciałem, żeby ludzie, którzy będą podchodzić, mogli się przeglądać w tym pomniku. Jest to pewnego rodzaju pomost, zwierciadło, w którym się odbijamy i którym po prostu sami powinniśmy dać świadectwo tym, o co walczymy, jakie są nasze przekonania. Konstrukcja jest stalowa, ze stali nierdzewnej, bo tak to była najbardziej bezpieczna i najbardziej wytrzymała i trwała. A elementy boczne, ściany boczne są wykonane ze szkła laminowanego, drukowanymi farbami ceramicznymi. I wydaje mi się, jest to bardzo dobrze zabezpieczone laminatem. Myślę, że powinno być to bardzo trwałe. Pamięć ma to do siebie, że z czasem niestety ulatuje. Dlatego warto o nią dbać i w szczególny, tak piękny sposób, jak ten pomnik, przypominać o tej historii. Robimy to również dla naszych młodszych następców, do kolejnych pokoleń, bo to one przychodzą tutaj, będą tą historię poznawać. Będą się z nią zaznajamiać. Ten pomnik w sposób jednoznaczny mówi o tym, jak ta historia wyglądała. I to jest dodatkowa wartość edukacyjna tego dzisiejszego przedsięwzięcia, więc reasumując, naprawdę fantastyczna inicjatywa. Cieszę się, że i Rada Miasta i wiele innych osób się potem przyłączyło do tej inicjatywy.